Mafia paliwowa. CBA zatrzymało kolejne 4 osoby. CBA zatrzymało kolejną osobę podejrzewaną o udział w tzw. mafii paliwowej. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę podejrzewaną o udział w tzw. mafii paliwowej, posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT na kwotę około 1,3 miliardów złotych, poinformowało biuro. Grupa przestępcza miała działać w latach 2013-18. Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali w województwo mazowieckim Łotysza, syna założyciela i kierującego grupą. Ojciec ma ukrywać się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podał Wydział Komunikacji Społecznej biura. Zatrzymany syn był w latach 2013-15 prezesem i udziałowcem spółki zajmującej się obrotem paliwem służącej do przestępczych operacji, wyjaśniło CBA. Mężczyzna trafił do nadzorującej śledztwo CBA prokuratury regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzucono mu też posłużenie się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 miliardów złotych oraz narażenie na uszczuplenie i uszczuplenie należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 milionów złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, podał wydział. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie wobec zatrzymanego przez CBA. W prowadzonym przez kilka delegatur CBA śledztwie zarzuty usłyszało już 110 osób. Według śledczych, grupa wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury VAT i fałszowano dokumentację księgową, uważają śledczy. Hasztum source równe paste ampersand tut medium równe paste ampersand tut kampanien równe chrome.